No to zaczynamy szeregi pierwszej wojny światowej. Complete, complete. No i gra i trąbi, to nie, co to. This is during the opening days of World War I at Tannenberg. Pierwsze dni pierwszej When the wojny. Second Russian Army Tannenberg. emerges, three big problems. Ruscy, One, haha. First Russian Army General Rennkampf wouldn't piss on Second Army General Samsonov if he was on fire. He's hung the Second Army out to dry just because he hates Samsonov. Number two, both of these dumb shit generals have been broadcasting their orders on the radio. Nie By dziwię who? się. Number three, the Germans know all this and they're set to kick Russian ass. Hell, after this, when Russia doesn't march on German soil again until 1945, the Second Army is destroyed, over 125,000 Russian troops are lost. Somehow, Lubię, Petrovich has been moved to że the Second Army. We know he made it out of Tannenberg, but about 100,000 Germans are breathing down his neck. We're gonna get you close, just south of the town. It's gonna bijamy. be a fucking mess out here. Bąbelek? Mój bąbelek ukochany, no to dzida. Dawaj, Tannenberg. Lekarz ruskich tam wystrzelali? Co mam, co mam, co mam? No kulki to ja wiem, że ja mam. Nic więcej! Dobra, lecimy. To jest gdzieś strzały. O, coś mnie rąbło, nawet nie wiem skąd. Tra-ta-ta-ta-ta! A, nie dostrzelam. No jeszcze trochę i dojdziemy zaraz. A ty to kto? Atakuj coś, ja tam nigdzie nie idę. Gdzieś tutaj? Dobra, wbijam. Niemcy, Niemcy! Z tymi swoimi fajnymi hełmami. Co jest? Skąd do mnie rąbnął? No to jest ruski. No, Schwaben. Dexter. No. Z chęcią. Nie ma sprawy. Gdzie są te Niemcy? No co jest? Dawaj czadu! Lecie ich tu wyrżnę. Petrowicz! Leżeć! No chodźcie, niemiaszki! No tu jeszcze są. No to się nazywa rozruba, dać mi karami trochę i postawiać. I mogę sobie to, no, postrzelać. Tylko tru tu tu tu! No chyba się nagrzewa, jeśli się nie mylę. O, Petrowicz uciekł, ale jeszcze musieli dobić. No to strzelam. Gdzie? No tu stoisz, dobra. No to lecimy. Dobrze, szefie. Widzę, o widzę go. No czekaj! Nagant, gebech? Nie chcę gebech, to wolę Naganta. Skoro jestem ruskim, no to ruskim gramy, tak? Aha. Ale w tą majkę. Petrowicz! Czekaj!
No to co? Rusty. Na front! Zida, chłopy. Was nie znam. Widzieliście Petrowicza? O, tutaj też będzie chyba jakaś rozróbka mała. Jakiś piu, 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 piu. Może jakiś zamiar, no. Gdzie te słaby? Miaszki? Idą. No, są cwaniaczki. No. To chyba nie był mój. Znaczy mam taką nadzieję. No dawać cwaniaczkę jeszcze tu. Leżeć. Nie miaszki? A się kitrają mędy, no. Nie, no sam jeszcze. Tu jeszcze. Gleba, o nie, teraz jestem ślepy. No, cwaniaczki, więcej cwaniaczków nie ma. Pętnych, na ostrzał. Udziałam palas. No, tu jesteście. O, gleba. Lubię strzelać do Niemców, nie wiem czemu, ale lubię. No, ale chociaż jakaś gra z pierwszą wojną światową w końcu. I to nie taki multi. Jak Verdun, Verdun, czy jak to się doczyta, Verdun chyba. To jest o wiele lepsze. Znaczy, grywalność jest tak dla mnie bardzo dobra i to co jeszcze mamy takie typowe bitwy. No, chyba spieszają. No. Kiedy goś nawet nie się strzelać. Dzięki! Gaz musztardowy. Podałem jak muchy od gazu. Się nie dziwię w sumie. Nie, tu już nie ma gazu. No to maska trochę przeszkadza. Yeah. Zadać gazem. Ty idziesz? Chodź, Dexter. Tą czapą to też jest romną, kurde, pierwszą wojnę światową. I pamiętasz, żeby Niemcy albo Rusy takie coś nosili. Chyba, że znalazł się jakiś fanatyk wojny secesyjnej albo coś w tym z Ameryki. Dobra, jak oni się świecą jak psu jajca. Chyba tamtędy muszę iść. Co? Leży, leży. Dead. Dzida, dzida, o. O. Chyba, że... Nie, no zabił... Nie. W ramię mu strzeliłem. W każdym razie taki był zamiar. No wystrzelny przez. O to ten. Granat! Spieprzamy! Kurde, komenda, gdzie ta menda?
Anio, panie granatniku. Staniesz pan w ciry. To było chamskie. 11, no to z tego zaraz trzeba po nas strzelać. Z gawechla, tak? Ło, ho, ho. O, Glebson. Leżeć. Jeszcze jakieś niemiaszki? Dobra, są. No, jest ich trochę. Dobra, wbijamy tu. Jest tam jakiś? Jak on tam przejść niby? To ja mam tu granaty? Wy jesteście nasi. Dobra, rąb tam, osłonię mi tyły. Ja lecę dalej. No właśnie próbuję za nim lecieć, no. No to muzyka jeszcze taka stylowa. Bych. Bych. No dzida, dzida. Ура! Алло? Хотите встретить весну дома? Где нас уже? А, тут мам бегать, да? Заблатую. Еще о том уходило. Где я сюда нам сгожу? А. Тут здесь альбо сейчас выдает мне, альбо показывает мне немецку. Gdzie mi tutaj? Jest granaty! Dawaj, rąb w nich! No kurde, jaki wybuch zastanawiam. Halo? Co jest? Gdzie tu strzelają jeszcze? No tu pokazuje, że są jeszcze. To jest tam coś? Jest! No, 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 no. Nic tu nie widać więcej. No nie, tak coś jest. Czy do mnie rąbi jakiś dziad? Dobra, jestem ślepy, idę dalej. Dobra, dawaj. Podaj się do płota. Podchodzę. To są Niemcy, tak? Dostał. Wybuch ładny. Rakieta na machę. W tamtą mańkę trzeba lecieć. No dobra, to lecimy. Dzień dobry. Aha, jest coś, jakiś młyn. No, postrzelane, postrzelane. Dobra, co mamy w kwaterze? Dzień dobry. A ty to kto? No spoko Maroko, a o co chodzi? Dobrze szefie. Spoko szefie, gdzie mam iść?
No, zabezpieczony musi być przecież wjazd, bo inaczej by był Lipton. Hoppa, do bombla. Dobra. Teraz znowu mamuśka będzie nawijać. No jak? Strange men you encountered at Antietam don't seem to have discovered our presence in World War One. There's a location just outside Frankenau that is the next best rendezvous for Petrovich. I suggest you make your move while you can. My attention is needed elsewhere. Yes, są 3 punkty. Świetnie. Dobra, wykupimy coś oczywiście z karabinu znowu. No to pok... Nie, no to czekaj, To wale. Yeah. Zaczynajmy dalej. Co tam mamy ciekawego?